Ciekawy problem, w jaki sposób pracodawca dostarcza, czy powinien dostarczyć skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu wykonania badań profilaktycznych pracownika. No, czy pracownik musi koniecznie dostać to skierowanie do przysłowiowej ręki, aby je pokazać i przekazać lekarzowi? Witam serdecznie, możliwe, że zadam kolejne nieśmiertelne pytanie, ale zależy mi na upewnieniu się, czy takie postępowanie, jak opiszę poniżej, jest dopuszczalne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy. Pracodawca przyjmuje pracownika do pracy na podstawie umowy o pracę i czy w związku z tym pracodawca taki może skierować swojego pracownika na wstępne badanie profilaktyczne, nie wystawiając mu skierowania na piśmie, a jedynie dzwoniąc do przychodni i umawiając go telefonicznie na badania wstępne. Czy takie postępowanie jest legalne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy? No, problem, powiem, nawet ciekawy, ale zacytuję Ci tutaj ostatnie rozporządzenie ministra zdrowia i piszę tam w takim punkcie 1a, że skierowanie, o którym mowa w ustępie pierwszym, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. I przez chwilę się zastanawiałem nad tym i wydaje mi się, ale to mi się tylko wydaje, że jest obojętne, jak pracodawca dostarczy to skierowanie lekarzowi, na przykład pocztą elektroniczną, gońcem, faksem, czy w jakikolwiek inny sposób, pod jednym warunkiem, że ten kandydat do pracy, czy ten pracownik otrzyma drugi identyczny egzemplarz do swoich potrzeb, prawda? Oczywiście, no, logiczne, że tak jak z niewiernym Tomaszem, że wyglądałoby to bardziej przejrzyście, kiedy oba skierowania otrzymałby pracownik, jedno dał lekarzowi, drugie sobie tam gdzieś schował. Ale tak, na zdrowy rozum, no, w dobie elektroniki, w dobie informatyzacji, kiedy dążymy do ograniczenia tej olbrzymiej ilości papierów, no, według mnie raczej nie ma to uzasadnienia. Przykłady z zagranicy, często badam dla jakichś firm wiertniczych, czy tam jakichś innych zagranicznych, krótki mail, chcą to i to, badam za kilka tysięcy złotych, czasami nawet na takie kwoty, wystawiam orzeczenia, no wszystko jest oparte w zasadzie na dwóch, trzech mailach, oni coś wysyłają, że chcą przebadać pana takiego i takiego, chcą to, to, siam, to, wam, to, czy przebadać w takim, a innym celu. Ja piszę za ile, faktury też chodzą elektronicznie, prawda, no. No ale mówię, tak uczciwie powiem, że nasz polski system jest zbytnio zbiurokratyzowany, no ale raczej to jest pokłosie, że tak powiem, kodeksu pracy i poprzedniego systemu. No ale to nie mi to zmieniać i to jest wyłącznie moja prywatna ocena. Także oczywiście pracownik dostaje dwa orzeczenia. No teraz jest pytanie, czy dostaje dwa orzeczenia i powinien jedno zanieść pracodawcy, drugie wziąć do siebie, do swoich celów, prawda? Czy dostaje jedno orzeczenie, a drugie, że tak powiem, pracodawca dostaje od lekarza medycyny pracy. No też wydaje mi się, że sprawa techniczna, pod jednym warunkiem, że pracownik czy kandydat do pracy to jedno orzeczenie lekarskie na podstawie kodeksu pracy dostał dla siebie. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, koniecznie skomentuj to wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, Badania Lekarza Medycyny Pracy czy Lekarz Pracy. No i do zobaczenia w kolejnym wideo.